Jeszcze raz witam ponownie. Sami usłyszycie, jak się uderzy w stół, jak się troszeczkę oszustą na palec nadepnie, to po prostu są tak wściekli, łańcuch życia. Pani sobie nie życzy, żebym jej numery udostępniała. Ja bym sobie życzyła, żeby mój numer udostępniali ludzie i bym miała jej dużą sprzedaż swoich ziół. Bo ja nie mam nic do ukrycia. A wy co tam macie w tym sklepiku, łańcuch życia do ukrycia, co? Że się tak pani obruszyła. Nie ma całej rozmowy, bo nie zdążyłam po prostu włączyć telefonu. Tak, mam usiąść na dupie. Sobie posłuchacie. No oczywiście, że tak. Nie ma gdzie. Ja się pani pytam, co tam jest w tym łańcuchu życia. To pani, wie pani co? Niech pani, że tak powiem, siądzie na dupę. Na jakiej dupie mam usiąść? Na jakiej dupie się pytam? No przecież sama pani mówiła. Czym handlujecie? Czym handlujecie? Towarem. No co, jakim towarem? Z przemytu? A jakim? Z przemytu? Jakiego przemytu? O czym ty, babo, gadasz w ogóle? No to co tam pani handluje w tym łańcuchu życia? Proszę panią, proszę sobie wejść w łańcuchżycia.eu, będzie pani wiedziała. Ale ja tam nigdzie nie będę wchodzić, bo ja mam dosyć tych agentów wszystkich. To niech pani do mnie nie wyzwania. No to też mnie. Przecież to pani teraz zadzwoniła. To teraz pani zadzwoniła. Ja szukałam Zygfryda Ciupki, bo nigdzie nie ma jego numeru telefonu. A trafiło się na Jana Taratajcio. A pani tutaj nie wiem, kim jest. Czy żoną, czy kochanką, czy kim. Nie wiem. I to pani mi zaczęła ubliżać. Cały czas mi ubliżała przez dłuższy czas. Ale nie zdążyłam włączyć telefonu. No i widzicie, jak to się odbywa? Tak, łańcuch życia. Macie swoje łańcuchy życia i wszystko po kolei.